Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku naszego miniserialu o Oppo Reno 2 skupimy się na fotografii nocnej. Reno 2 jest wyposażony w tryb fotografii nocnej. Co ten tryb tak naprawdę daje i czy warto z niego korzystać? W trybie Ultra Night nie chodzi o oszukiwanie fizyki, o robienie z nocy dnia i nadanie obrazkowi nienaturalnej poświaty. W trybie Ultra Night chodzi po prostu o uzyskanie jak najlepszego efektu, jak najlepiej doświetlonego zdjęcia ze światłem, które zostało zastane na fotografowanym planie. Bywa jednak, że tego światła w niektórych miejscach jest za dużo, a w niektórych za mało. I tu właśnie sprawdzi się tryb Ultra Night, który to wszystko ładnie wyrówna. I od razu nasuwa nam się, gdzie najlepiej zaobserwować efekty działania tego trybu. Fotografii miejskiej. Tu latarnia, tu ciemność. Tam jakieś okno pobłyskuje, tu znowu trawa. Prawie niewidoczna. Popatrzcie może na kilka przykładów, bo na przykładach widać to najlepiej. Zacznijmy może od zdjęcia z dworca Warszawa Zachodnia. Widzimy biurowce, a na pierwszym planie stoi pociąg. Jak widzicie, jest całkiem sporo światła, ale teraz popatrzcie na biurowce, na okna i na neony na górze. Na zdjęciu wykonanym w trybie automatycznym widzimy, że w sumie wszystko odwzorowano dobrze, ale jednak w tych miejscach, gdzie jest więcej światła, szczegółów trochę brakuje. Z kolei, gdy popatrzycie na podwozie pociągu, tam już było trochę ciemniej i owszem, widać, wiemy tam, że pociąg ma koła, wózki i tak dalej, ale jednak tam już jest mrok. A teraz popatrzcie na zdjęcie w trybie nocnym. Popatrzcie, widać więcej szczegółów podwozia? No widać. Popatrzcie teraz na wieżowce. Czy lepiej wyglądają te zdjęcia? Ano lepiej. A jak to osiągnięto? Aparat Reno 2 wykonał kilka różnych ujęć, po czym połączył je w jedno. Z różną ekspozycją, jedne jaśniejsze, drugie ciemniejsze i wybrał już później oprogramowaniem te fragmenty z każdego ujęcia, które są najlepiej doświetlone optymalnie i mają idealnie odwzorowane szczegóły. Popatrzmy teraz na zdjęcia londyńskiego Tower Bridge. Widzicie, w sumie obrazek całkiem fajny, ale popatrzcie na prawą stronę zdjęcia. Tam jest drzewo, jest też nabrzeże, ale pozostają w mroku. Nie widać zbyt wielu detali w tych miejscach. Zdjęcie wykonane w trybie Ultra Night ukaże nam. Dopiero wtedy zobaczymy, że tam jest jakieś drzewo. Zobaczymy elementy konstrukcyjne nabrzeża, a i na samym moście zauważymy więcej szczegółów, szczególnie tam, gdzie są te rozświetlone żarówkami liny. Tam na tym zdjęciu wykonanym w automacie były trochę prześwietlone, jednak utraciliśmy część z tych szczegółów. Tu wszystko widać bardzo dobrze, bardzo dokładnie. Kolejne ujęcie, ten sam most, tylko z trochę większej odległości. Tu z kolei widzicie, jest zdjęcie wykonywane spod cienia. Stoimy przed hotelem i w zasadzie musimy się domyślać na zdjęciu wykonanym w automatyce, że tutaj jakiś filar, tu jest nad nami sufit, ale zobaczcie na zdjęcie wykonane w trybie Ultra Night. Widać nawet szczegóły betonu, że to nie jest po prostu jakaś tam ściana, tylko fajny taki surowy beton z drobnymi kamyczkami. To samo widać szczegóły tynku na suficie. No i znów oczywiście więcej szczegółów na moście. Kolejne zdjęcie z tamtej okolic. Tu skupmy się na ścianie budynku z cegły. Pomiędzy oknami światełka. Popatrzcie, jak wygląda to w automacie. No jest po prostu jasna plama na ścianie. A teraz Ultra Night. Widać cegły? No widać. I powtórka z rozrywki. Podobne zdjęcie, tym razem już wykonane w Łodzi. I tu skupmy się może na latarni. Latarnia na zdjęciu wykonanym w automatyce no jest po prostu jasnym punktem. Ale jak wykonamy sobie zdjęcie w trybie nocnym, o, to już tam coś widać i widać szczegóły budowy tej latarni. No i oczywiście znowu patrzymy na ścianę z cegły. Cegła odwzorowana jest lepiej. Po prostu widzimy więcej detali. Kolejne ujęcie, kręcówka tramwajowa. Znowu mieszanka ciemnego z jasnym. Sporo jasnych punktów, latarnie, światła tramwajów, a na pierwszym planie zieleń. I widzimy, że szczegóły nie są idealnie odwzorowane. Ale znów włączamy Ultra Night i co? I pojawia się fajnie odwzorowana zieleń, a i więcej szczegółów widać na prześwietlonych, rozświetlonych oknach tramwajów. Kolejne zdjęcie, rzeźba ptaków, wykonane w zasadzie w bardzo słabych warunkach oświetleniowych, bo
Ledwo, ledwo dostrzegalne światło dość mocno oddalone już latarni. I jak widzicie, dobra, widać zarys ptaków, ale z tła już niestety wiele nie wyciągniemy. Ale w trybie Ultra Night widzimy i więcej szczegółów na rzeźbie, i więcej szczegółów tego, co rzeźbę otacza. Podobnie będzie na ujęciu torów kolejowych, wykonanym dla odmiany tuż po zmroku. Jeszcze nie było całkowicie ciemno, ale już na tyle ciemno, żeby utracić na zdjęciu szczegóły torowiska. Po włączeniu trybu Ultra Night widać zdecydowanie więcej. Zatem jak widzicie, tryb nocny w Renault 2 spisuje się naprawdę fajnie i nie jest żadnym gadżetem, żadnym zbędnym dodatkiem, tylko po prostu przydatnym narzędziem, które ja osobiście doceniłem najbardziej w fotografii miejskiej. Ale to wcale nie oznacza, że Wy nie możecie znaleźć jakiegoś ciekawszego zastosowania dla tego trybu. Gorąco zachęcam, spróbujcie. I oczywiście gorąco zachęcam do oglądania kolejnego odcinka. Do zobaczenia, cześć!